Cześć, cześć, witajcie. Witam wszystkich w kolejnym odcinku z gry The Forest na kanale Rybik. Dziś zbudujemy sobie domki na drzewach oraz most, który będzie do nich prowadził. Zapraszam wszystkich do oglądania. Postanowiłem, że dzisiaj znowu sobie trochę pobudujemy. Tym razem pobudujemy sobie może domki na drzewach. Wiesz, są po prostu takie, one będą ładnie wyglądać w naszej bazie. Też może nauczę się mosty robić między nimi, bo nigdy jeszcze mostów między dwoma domkami na drzewie nie robiłem. A fajnie byłoby to umieć w sumie. Dobra, zdejmij sobie jeszcze tutaj to drzewko, napełnimy wózek i wracamy do bazy. No, takie mniejsze widzę. Ale jednak drzewo. Tu jeszcze widzę, jedna kłoda leży, będę musiał po nią iść, żeby potem o niej nie zapomnieć. Tu jak w ogóle daleko sięgły te drzewa. Też muszę uważać tutaj, bo są moje te właśnie pułapki na króliki i one kosztują aż 31 patyków i szkoda byłoby je od nowa budować, jakbyśmy je niechcący zniszczyli tutaj. Dobra, jakoś żeśmy przejechali. No, nastaje też świt. Ja się zawsze staram nie spać. Chyba, że akurat nagrywam, to wolę się przespać, żeby było po prostu jasno. Bo jak śpię, to bardzo wcześnie zaczynam spać, żeby potem się nie obudzić w nocy czy coś takiego. Dobra, idziemy sobie tutaj. I tak. Tam wybudujemy sobie, na tym drzewie wybudujemy naszą pierwszą platformę. Wybudujemy tam właśnie platformę na drzewie, a nie sam domek. Dobra. Dobra, mamy tutaj zakładka. Podwyższone obiekty. Myślałem, żeby zbudować sobie ten domek na drzewie, ale wybudujemy sobie ten alpejski, gdyż jest po prostu ładniejszy. A tu wybudujemy sobie po prostu zwykłą platformę. Nie da się jej wyżej niestety, trudno. Nie wiem, czy to musi być właściwie w kierunku tamtej tej. Wiecie co? Ach, nie to. Kurde, straciłem linę. Jak dureń. Dobra, mamy jeszcze dużo tych lin. Cztery jeszcze mamy w ekwipunku. Nie wiem, czy to musi być tak, wiecie, równo w kierunku tamtego drzewa, żeby móc na tym most postawić. Chyba nie musi, nie? Chyba. Tak mi się wydaje. Dobra. To budujemy sobie. A jeżeli potem to poprawię, czy coś. Dobra, dwóch kłód nam brakuje, zaraz sobie po niej pojedzie. No tak, jak zwykle. Ktoś tutaj hurduży, widzę pod murem. O, nawet nie ktoś, tylko widzę cała banda. Załatwmy tego, co może tam stoi za wysoko. Kurde, pudło. No i wezwał wsparcie, no to teraz się pobawimy zaraz. Dobra, kobiety, żeby się pospili, to najważniejsze. Potrafią być niekiedy bardzo irytujące. Strasznie dużo uników robią zazwyczaj. No, tylko znam się tutaj, widzę, coś złapało. Jaszczur. Zawsze, zawsze na promsie. Naprawmy to sobie patyczkiem i idziemy budować dalej. Dobra, chciałbym sobie tutaj może z jedno drzewo. Żeby móc sobie tutaj, o, po prostu dołożyć trochę tych kłód brakujących. Tam w sumie dwóch tylko kłód mi brakuje. Po pełny wózek pojedziemy sobie za chwilę, jak będziemy następny dom budować na drzewie. W prawo, w lewo, w lewo, w lewo, w lewo. Aj! A, było blisko. Muszę uważać, że właśnie sobie tego na bazę nie spuścić. O, typo. Nawet więcej jest. Dobra, zamykamy i budujemy. No i git. Mamy nasz domek na drzewie. Może tutaj normalnie sobie po tej linii wejść. I taka platforma na drzewie jest naprawdę całkiem spoko. No, wygląda to całkiem fajnie. Jestem ciekaw, jak, na czym polega robienie to tych mostów. Aha, okej. Okay. Widzę, że możemy ją w dowolnym kierunku umieścić, więc nie jest źle. Dobra. Pójdziemy sobie postawić następną platformę. Teraz będzie to domek alpejski. O kurze, sporawy dość. No, coś takiego mniej więcej. Na pewno nie da się go wyżej umieścić może? Sprawdźmy w sumie. Może trzeba podskoczyć czy coś. Da się go zmienić w ogóle, patrzcie. Żeby był bez liny. Okej.
Dobra, wyżej się niestety nie da go umieścić. Musimy go umieścić tak, jak jest teraz. Dobra, będziemy potrzebować trochę patyków. To akurat sobie weźmiemy z naszego kosza. Na kije. Dobra. Linę możemy tutaj w sumie zostawić, wiecie, bo... No chyba lepiej, żeby była, niż żeby jej nie było. Chyba. No tak, na pewno. Przecież będziemy mogli z obydwu stron sobie w ten sposób przychodzić. Dobra. Otwieramy, idziemy zbierać płody. Potrzebujemy ich aż 29 na ten domek, więc trochę wózków trzeba będzie tu przywieźć. 3 wózki. Dobra. Tu się, tak jak mówię, boję dynamity używać, bo po prostu może mi to spaść na bazę albo na te pułapki. W najlepszym przypadku. Te patyki też mogę w sumie zbierać, bo fajnie jak ten kosz zawsze ma pełny tych patyków i nigdy mi ich nie brakuje. Dobra. Tu jeszcze mam jakieś kłody. Tu jeszcze widzę, tam dwie leżą. Dobra. Zazwyczaj staram się takich pojedynczych nie zbierać. Wolę to zawsze mieć po prostu parzyście. A, tu chyba jest jedna, widzę. Dobra, no to prawie pełny wózek. Jeszcze musimy tutaj sobie naścinać trochę tych drzew. Fajnie zawsze mi brakowało w deforeście tego, że na przykład można sobie kłody podzielić na przykład, no nie wiem, na przykład na kilka patyków. Bo po prostu zbieranie tych patyków czasami jest trochę trochę czasochłonne i męczące. No chyba, że się akurat ma taki fajny las jak ja, że ma się tutaj dostatecznie dużo tych patyków wszędzie. No właśnie. Dobra. Też zauważyłem, że dużo szybciej ścinamy te drzewa, tutaj chyba czterema ciosami właśnie to drzewo powaliłem. Bo właśnie ta siła faktycznie, jak już widzę, daje o sobie znać. Troszeczkę też szybciej zauważyłem kanibali, jestem w stanie załatwić kilkoma ciosami faktycznie z broni. Nie no, ewidentnie szybciej te drzewa ścinamy faktycznie. Dobra. Napełniamy wózek i jedziemy to sobie odwieźć. Ej, wiecie co, w sumie zauważyłem, teraz dopiero zauważyłem, że w deforeście prawie nie ma drzew liściastych. Większość w sumie drzew pozyskujemy z drzew, tam z sosen i świerków, które tutaj rosną, z drzew iglastych. Ciekawe w sumie. No to aż tak nie zwracałem uwagi. Też w ogóle deforest miałby zupełnie inny charakter, gdyby w sumie tutaj w większości to były drzewa liściaste. Dobra. Jestem ciekaw w ogóle, ile po tej serii będziemy mieli siły i sprawności fizycznej. No tak, zapomniałem na chwilę zamknąć bramy i już mi się tutaj zniżają. Ile królików tu w ogóle wybiegło? Wiedziałem, że moja baza jest domem dla tych zwierząt. Dobra, 4 ciosy dzidą i jeden żółdek, widzicie, w zupełności wystarczy. No, dużo nam widzę tej siły już wzrosło. Mamy już praktycznie o 1,5 razy większe obrażenia. Teoretycznie, bo mam 30 siła, normalnie ma się 20. Sarenka. Dobra, jeszcze trzeba będzie te mosty między nimi zrobić. To będzie też fajnie wyglądać z zewnątrz, jak będzie się patrzeć na naszą bazę. No, z jedno drzewo tu jeszcze widzę, muszę dociąć, bo mi braknie kłód. To czasami się trzeba troszeczkę przesunąć, bo niektóre ciosy po prostu nie chwytają tego drzewa. No i już prawie pełny wózek. Jeszcze dwie kłody. Tu nie leżała przed takim żadna, bo widzę, że tu mam tylko jedną. A nie, dwie, dobra, git. Muszę też zacząć korzystać właśnie z tego dynamitu do ścinania drzew, bo mam go w sumie całkiem sporo i często chodzę do tej jaskini po tam strzały i tego typu rzeczy. Muszę, jak wyciągacie w ogóle jakieś zwierzę, jak na przykład zabić jaszczura, który tutaj siedzi, to zawsze tak jakby atakujcie tym takim dolnym atakiem, bo wtedy nie uszkadzacie tej struktury. Weźmy sobie tą głowę jaszczura, wiecie, powieźmy ją sobie. Hmm.
Chyba nawet gdzie wiem, gdzie moglibyśmy ją sobie powiesić. Tylko muszę to znaleźć. A, tu nie możemy. Szkoda. Ale tu za to możemy. Okej. Okay. To niech będzie głowa jaszczura w tym miejscu. O, ją teraz znajdę. O. Tu jest, dobra. No i gitamy tutaj głowę jaszczura. Fajno. Pióra się też elegancko zbierają. Mamy już ich 21. Zawsze fajnie jest mieć te pióra. Choć zazwyczaj będę korzystał z nowoczesnych strzał, to... Tak jak mówię, fajnie jest po prostu mieć... O kurde, ale wichura, myślałem, że to gdzieś... Mutant się porusza, to tylko widzę wichura. Taki dźwięk sam wydało. Dobra, brakuje nam jeszcze, widzę, 5 kół. To zbierzemy sobie jeden wózek i będziemy mieli jeszcze na... Ten most trochę nam zostanie. Jest ciekawe, ile ten most będzie kosztował. Zakładam, że w sumie niedużo, bo tam na... Tak jakby te stopnie na tym... murze są, na tym... Moście są jakby robione z połówek. Z połówek, tak jakby, kłód. Więc obstawiam, że to nie będzie specjalnie dużo kosztować. Poza tym te platformy mamy w miarę blisko siebie. Na takim średnim dystansie. Niektórzy robią zawsze, niektórzy robili właśnie dłuższe mosty, albo ewentualnie krótsze. My robimy takiej średniej długości ten most między nimi. Tu tam widzę jeszcze jedna płoda, leży, ją ominąłem chyba. W następnym odcinku może się też znowu gdzieś wybierzemy do jakiejś nowej jaskini. Ja bym bardzo chciał zdobyć, wiecie co, piłę mechaniczną, bo by mi bardzo ułatwiła ścinanie drzew. Mimo, że mam ten dynamit, to dynamit jest trochę niebezpieczny, bo te drzewa lecą często w niekontrolowanych kierunkach. A piła mechaniczna byłaby całkiem spoko do ścinania właśnie drzew. Dobra, zjedzmy sobie to ususzone mięso. Muszę też jaszczury, widzę, powieść, bo są obydwa surowe. Dobra, chodźmy, przecież na nas nie spadnie, co nie? Albo i spadnie, ała. Straciłem właśnie 5 pancerzy jaszczurzych, no nieźle. Trzeba uważać, bo drzewa, widzę, bardzo dużo zadają. Dobra, ścięte. Kurde, znowu się coś do klatki złapało, ale to leci szybko. Królik, patrzcie, fajnie. Teraz patyka nie ma, żeby to naprawić. I tu zwierz od wszędzie biega. Dobra, pójdźmy sobie go przywalić do klatki. Na razie chyba nam się nie rozmnożyły, nie? Tu mamy 3, tu mamy 2. No, na razie się nie rozmnożyły. Ale w sumie mamy już 6 królików. W sumie nie wiem, czy one się faktycznie rozmnażają, tak wam szczerze powiem. Tak coś mi się właśnie kojarzy, że zawsze było ich trochę więcej, jak ich do tej klatki wrzucałem potem. Nie wiem, może, a tak czy owak możemy je chociaż tam trzymać. To też jest lepsze niż natychmiastowe ich zjadanie. Trzymanie sobie takiego jedzenia na czarną godzinę zawsze. Później sobie tą klatkę jeszcze naprawić. Dobra, git. Jaszczur też nam się na pewno przyda. Właśnie często korzystam z tej skóry właśnie z jaszczurów, bo jest po prostu tania do zdobycia. A zawsze to jest jakaś tam ochrona. No to szkoda, że ten domek, że te platformy i domek na drzewie są tak nisko, szczerze mówiąc. Mogli troszeczkę to podwyższyć, aby dać możliwość podwyższenia tego. Tak trochę nisko są. No ile to jest? Może 5 metrów nad ziemią? A to wcale nie jest tak wysoko. Zapnijmy natychmiast bram, bo zaraz tam coś tu wbiegnie, zanim się. No, ubranie w skórę, super. To mięso bym sobie wziął i jaszczury za to powiesił. No, tych jaszczurów, widzę, mamy tutaj od groma. Ej, jestem ciekaw w ogóle, jak my mamy w sumie ten most no w sumie to już wyjaśnia, dlaczego te domki są tak nisko. Żeby do tego mostu móc jakoś dosięgnąć, żeby budować. Bo gdyby nie, to byśmy po prostu nie sięgnęli tego mostu między nimi. Poczekajcie, tylko to będzie też problem z tym, widzę. Aha, tu możemy to zakotwiczyć. A tu już się chyba nie da. Tu się nie da, patrzcie. Aha.
Mogę na przykład tutaj do ziemi? Nie, nie mogę do ziemi. Czekaj, to mogę teraz zakotwiczyć w sumie, bo tak zbudowałem ten mur, ale ten mortar, do czego ja go mogę zakotwiczyć? Chyba do niczego. Okej, okay, to jest mały problem. Zrobiłem trochę małą PPG, bo żeby połączyć jakieś dwa domki na drzewach, to nie może ten jeden z nich nie może mieć liny, czyli powinniśmy, tak jak myślałem, usunąć tę linę. A tego nie zrobiłem. Znaczy się przez chwilę to zrobiłem, ale i tak go potem poprawiłem, jak dureń. Dobra, w sumie w ramach tego to po prostu dajmy sobie tutaj parę drzew. Jesteśmy dostatecznie daleko od bazy, więc nic nie powinno się stać z naszą bazą. No też na przykład, przy okazji, też na ten. Starczy nam na... Kurde, 5 drzew na raz widzę powaliłem. Przy okazji też nam starczy na ten most cały. Ile drzewa, ja cię kręcę. Ile tego dynamitu żeśmy zużyli? H4 laski, nie? Wszystko, 5 lasek żeśmy zużyli, dobra. Przynajmniej będę ten dynamit od teraz widzę zbierać faktycznie. Wiem, że istnieje półka na przechowywanie właśnie ładunków wybuchowych, bomb, które sami zrobimy, dynamitów, flar bodajże i mołotowów. To akurat będziemy mieli. Dobra. No, ale przynajmniej teraz nie muszę męczyć się na nim drzew. Też patyku muszę pozbierać. Kurde, już powoli ciemno robię, a nie zdążyłem tego jeszcze zbudować. No, w sumie możemy się przespać zawsze, bo po to właśnie trzymam często noc, żeby móc potem się przespać, kiedy mi się podoba. Dobra, jakoś to będzie na pewno. Mam nadzieję, że się nie pomyliłem i... Bo widziałem, jak ktoś właśnie połączył taki zwykły domek na drzewach z tą właśnie platformą. Mam nadzieję, że z domkiem alpejskim też się tak da, tylko że po prostu nie może tam być tej liny całej. Bo już w sumie wiem, dlaczego się tą linę usuwa. To ma teraz sens. Dobra. Jeszcze będzie potrzebne 8 kół, co zaraz przywieziemy. Albo mi się wydawało, albo widziałem, albo słyszałem mutanta. 86% widzę mamy zdrowia psychicznego. Kiedy w sumie zrobię test, zacznę jeść mięso z kanibali, postaram się osiągnąć jakieś tam, nie wiem, 10 czy 5% tego zdrowia i zobaczę, co się stanie tak właściwie, bo nigdy tego nie sprawdzałem. Nie, może faktycznie zaczynamy słyszeć albo widzieć rzeczy, których w rzeczywistości nie ma. To byłoby bardzo ciekawe moim zdaniem. Będą się sobie te pokłody tutaj potem przyjechać wózkiem i je wszystkie pozbierać. Powiem wam w sumie szczerze, na przykład szkoda, że nie istnieje w Devoresie coś takiego jak możliwość ulepszenia tego wózka na kłody, na przykład przy pomocy, nie wiem, 6 lin, 20 soków z drzewa, na przykład 40 szmat, nie wiem, 2 kłód, 40 patyków i nie wiem czego jeszcze, może 8 taśm klejących, na przykład by ulepszyć do tego poziomu, że można nosić 2 razy więcej patyków i kamieni i można na przykład nosić 20 kłód, to byłoby naprawdę całkiem ciekawe. Na przykład trzeba mieć co najmniej 30 siły, żeby móc się nim na przykład poruszać. To by było naprawdę moim zdaniem bardzo ciekawe. Na pewno by gracze byli zadowoleni moim zdaniem. Dobra, i teraz prawdopodobnie będziemy mogli tutaj to zakotwiczyć. Jak nie, to się wkurzę. Możemy, tu jest kotwica, czyli możemy tutaj to zaczepić. Dobra, zaczepmy to sobie w tym miejscu. Bo właśnie możemy go przyczepiać w miejscach, na których nie ma faktycznie tej liny. Platforma ma takie 3 miejsca, bo na jednej z nich znajduje się owalina. 14 kłód, to nie jest źle. To praktycznie jeszcze jeden wózek muszę tu przywieźć. Ale chodźmy się może przespać, bo się już ciemno powoli robi. Zapiszmy sobie gierkę. Widzę, że jeszcze jest ciemno. Kurde, już... To widzę, mało widzę, się przespałem. Dobra. Kurde, wody tu nie ma już, muszę poczekać na deszcz. Zobaczmy, zapalmy sobie to ognisko, żeby tu było trochę jaśniej. Pójdźmy sobie te kłody wyzbierać wszystkie. Kurde, myślałem, że trochę ten... Duże się prześpimy. Może długość zależy od tego, na ile jesteśmy... Na ile mamy...
Na ile jesteśmy zmęczeni może? Nie wiem, może. Tak jest. Dobra, trudno, przecież ciemność nas przecież nie zabije. Coś na pewno jest widać. Te wszystkie drzewa tu w ogóle powysadzane, nic tu nie ma. Kurde, nie, dobra, dobra, ciężko jest coś zobaczyć. Te płody by widać, będzie ciężko zbierać, bo ledwo je widać. No dobra, tu w sumie jeden wózek zawieziemy, już będziemy mieli praktycznie gotowe. No, aż tutaj te kłody muszę potem pozbierać, żeby się nie zmarnowały. Na przykład sobie na stojaku zachować. Też te patyki można by pozbierać. Czemu nie mogę go... Dziwne. Dobra, ten już mogę, a z tym jest coś dziwnego, bo... Chyba tu się tekstura zbugowała. Że niby ten krzak jest zniszczony, ale go dalej widać. Tak obstawiam. Tych patyków sobie trochę pozbieram, bo muszę sobie kosz uzupełnić. Jak jakieś leżą patyki, to trzeba je po prostu zbierać, bo patyki przydatna rzecz. Przydają się praktycznie przy wszystkim. O, deszcz zaczął padać. W sumie fajnie, bo tam skorupę z żubem mam już prawie pustą. Deszcz widać się zbugował. Mam już maksa. Dobra, wracamy do bazy. No i w sumie domki na drzewie już będziemy mieli gotowe praktycznie chyba. A, i co ciekawe, domek alpinistyczny. On działa mniej więcej jak zwykły dom. Bo można w nim właśnie spać, to jest też bardzo fajne. Tak podobnie można chyba, tak samo działa chyba domek normalny na drzewie. Alpinistyczny różni się po prostu wyglądem. Fajnie na przykład, jakby na przykład do takiego właśnie tego ulepszonego wózka, o którym wam mówię, na przykład można by było domontować, nie wiem, pochodnie, żeby można było coś w nocy lepiej widzieć. Kurde, to było bardzo fajne. Ale zimno w ogóle. Rozpalmy może ogień, bo faktycznie zimno jest w mojej postaci. Napijmy się może jakiegoś picia. Dobra, idziemy dalej budować. Tak jak sądziłem, jedna kła to są jakby takie dwie. Dobra. No i to już mamy. Chodźmy sobie na górę. Tu widzę, że mi się troszeczkę nie zesnapowało, ale ważne, żeby można było się między nimi po prostu przemieszczać. To jest najważniejsze. No i elegancko możemy sobie tutaj przyjść. Tu możemy się przespać, zapisać grę. Ja bym sobie tutaj w ogóle, wiecie, postawił pochodnie i ognisko. To palenisko bym sobie tutaj postawił. Zawsze będzie można się tutaj ogrzać, coś zjeść. Też postawimy sobie tutaj lampkę tą... tą tutaj. Żeby było troszeczkę jaśniej. I powiesiłbym sobie tutaj jeszcze tą wiszącą. Można? Można. A, lin mi braknie. Ile mam tego szmatek? Mam sporo. Jeszcze. No już widzę tutaj mega jasno, ale się tu świeci. Ała. Trochę oberwałem od tego upadku, ale nic się nie dzieje. Tu też bym sobie postawił właśnie... i właśnie wiecie, jak jeszcze w sumie jest zaleta tych ozdobnych tych z czaszek, tych lampek z czaszek, że one podczas deszczu nie gasną w przeciwieństwie do... Kurde, czaszki mi brakło. W przeciwieństwie właśnie do tych... Tam w ogóle ich kilku biega, to w sumie weźmy sobie od nich trochę czaszek, że tak powiem. Właśnie one podczas deszczu nie gasną, nie trzeba ich zapalać. Dobra, tu jest widzę jeden typo, nawet dwóch, nawet trzech. Dobra, pozbądźmy się jednego, bo potrzebuję od ciebie kolego czaszek. Ała! Dobra. Typo nie żyje. Potrzebuję jednej czaszki szybko. Dobra, mamy. Pójdźmy sobie ją tylko spalić i to już będziemy mieli gotowe. No i widzę, się też ranek powoli robi, więc super. No i co? Chyba nasze domki na drzewie już są gotowe. Można powiedzieć, że tą część jakby naszej bazy mam już zagospodarowaną, więc super.
żeby dowiedzieć, gdzie co ustawiać. To wszystko tutaj, co widzicie, zostanie zburzone. To sobie zostawię jakąś taką wielką hawirę. No, może niewielką, ale całkiem sporawą. Na pewno. Spalisz się, czy nie? Znowu ktoś się bije, widzę, z moim murem. Ile w ogóle mam tych nowoczesnych strzał? No, 10 strzał mamy, wliczając w kwotę naszej domowej roboty. Kurde, ile ich tu jest? Gdyby nie fakt, że mam tutaj te zasiki, to bym chyba się nie wyrobił z naprawianiem tego. Kurde, przeskoczyła. No wiedziałem, że za mną pobiegnie. Dobra. Weźmy sobie to tylko tutaj, pozbierajmy. Mam nadzieję, że to ciało się da radę spalić jakoś. Chyba, gdzie jest ta kobieta? Tu jesteś. Jak tam ci się podoba w mojej bazie? Dostała, ale nie w głowę. Kurde, no i znowu gdzieś mi ta strzała poleciała. Straciłem przez ciebie strzała. A nie, jednak nie. Ale i tak muszę cię załatwić, bo mnie irytujesz. Zostaw moje mięso. Czemu by się zawsze chcieć na mięso? Mam wrażenie czasami, że mi się lepiej żyje od nich. Tak, tylko tu przychodzą, zawsze mi się do mięsa dobierają. Jakby im go brakowało w tym całym lesie. Kości też już mam nadmiar. Wszystkiego mam nadmiar w ogóle. Muszę sobie kiedyś zrobić drugi kosz na kości, albo coś z tych kości skonstruować, bo mam ich zawsze bardzo dużo. No i... git. Lampka zrobiona, świeci się elegancko. Mamy faktycznie domki, które całkiem fajnie wyglądają. Nie mogę powiedzieć, że nie. Sympatyczne są. No ale co? Ja już będę powoli kończyć. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Wpadajcie również na naszego wspólnego Discorda, do którego link jak zwykle macie napisany w opisie filmu. A ja się powoli z wami żegnam. Elo, elo.